Ici Automarian. Aujourd'hui, je vais vous présenter la jolie voiture Citroën C8. Jedziemy z tematem. Citroën C8, moi drodzy, to jest drugi minivan, który prezentuję na moim kanale w ramach serii 500+, o minivanach właśnie. I moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych minivanów, jakie były oferowane wówczas na rynku tuż obok Renault Espace. Projekt, który powstał przy współpracy Citroëna, Peugeota, czyli koncernu PSA oraz koncernu Fiata w ramach spółki Sevel Nord. Sevel Nord, czyli Società Europea Vehicoli Leggeri. Zajmowali się budowaniem niby lekkich pojazdów, chociaż głównie robili minivany, które wcale nie są aż takie lekkie. Projekt nazywał się Eurovan i był już to właściwie drugi sezon tego projektu, bo pierwszy został zaprezentowany w 1994 roku. Wtedy to właśnie zaprezentowano pierwszą generację Eurovana. Jeden samochód, który był sprzedawany jako cztery różne modele, jako Peugeot 806, Fiat Ulis, Lancia Zeta i Citroën Evasion, właśnie sprzedawany na niektórych rynkach jako Citroën Synergy. Samochód, za którego wygląd odpowiadały oba koncerny, to znaczy zespół stworzony z projektantów obu koncernów, natomiast mechanicznie opierał się na rozwiązaniach pochodzących z koncernu PSA i miał silniki głównie właśnie z tego koncernu. Pierwszy sezon projektu Eurovan potrwał do roku 2002, a w 1998 roku samochody przeszły lifting, delikatnie odświeżono ich przód. Produkcja pierwszej osłony zakończyła się w roku 2002, kiedy właśnie powstał ten samochód, czyli druga odsłona projektu Eurovan, który również był sprzedawany jako cztery różne modele. Tym razem to Citroën to była już C8, Peugeot 807, Fiat pozostał przy nazwie Ulis, a Lancia zmieniła nazwę na Lancię Fedra. I było to z korzyścią zarówno dla producentów samochodów, ponieważ każdy mógł się pochwalić w swojej ofercie autem typu minivan, a także z korzyścią dla klientów, ponieważ jeśli komuś nie podobał się Peugeot, mógł kupić Citroena, jeśli komuś się nie podobał Citroen, mógł kupić Fiata, a jeśli miał wystarczająco dużo pieniędzy i chciał bardzo mocno, dobrze wypasioną wersję, kupował sobie Lancię. Samochody, które różniły się od siebie tylko detalami, miały wspólną płytę podłogową, którą odziedziczyły po projekcie Eurovan 1, natomiast nadwozie urosło o 30 cm i z zewnątrz praktycznie tych modeli między sobą niewiele rzeczy wyróżniało. Citroen i Peugeot właściwie były do siebie podobne, tak samo jak Fiat i Lancia. Miała identyczne światła z tyłu, podobne przody. Peugeot i Citroen miały również wspólne elementy przodu oraz tyłu auta. Powiedziałem, że samochód jest moim zdaniem jednym z najładniejszych minivanów. Jak tak na niego patrzę, no to design bardziej kojarzy mi się z włoskimi autami bardziej niż z francuskimi. W przypadku Citroena był krytykowany za zbyt zachowawczy wygląd. No ale pamiętajmy, że to były cztery różne samochody, więc nie mógł to być jakiś model, który wyróżniał markę Citroën, jeśli o to chodzi. A jeśli chodzi o sam design, to bardzo mi przypomina tą konstrukcję właśnie włoskie. I nie zdziwiło mnie, kiedy doszukałem się informacji, że za projekt mógł odpowiadać niejaki Donato Coco, Włoch właśnie z urodzenia, który projektował również dla Citroena takie modele jak Citroën C2, C3 Pluriel, a także Citroena Xare Picasso. Później pracował dla Lotusa, a także dla Ferrari. I w niektórych źródłach można znaleźć informację, że brał udział przy projektowaniu takich aut jak Ferrari 458 Italia, Ferrari California czy Ferrari F599XX. Więc nic dziwnego, że projekt mi się tak bardzo podoba, skoro prawdopodobnie mieszał w nim gościu, który projektował również dla Ferrari. Samochód, który był produkowany do roku 2014, czyli całkiem długo jak na współczesną motoryzację, to 12 lat produkcji jednego modelu. Przy dzisiejszej długości życia produktu motoryzacyjnego, który waha się między 6 a 8 lat, to naprawdę bardzo długo. Delikatny lifting odbył się w roku 2008, zmieniono nieco przód, większa atrapa chłodnicy, większy znaczek z tyłu, kosmetyczne zmiany we wnętrzu, a także jakieś takie listewki chromowane dookoła nadwozia. Dostał też inną paletę kolorów bardziej współczesnych. Jako Fiat i Lancia był produkowany 4 lata krócej, bo do roku 2010. W 2014 roku zakończono produkcję minivanów i właściwie w tym czasie dla Citroena ten rynek umarł, bo stworzyli coś takiego oczywiście jak Citroen Space Tourer, ale to jest przebudowany dostawczak na minivana, a nie taki minivan z prawdziwego zdarzenia jak ten. Minivan z prawdziwego zdarzenia moim zdaniem powinien mieć właśnie drzwi przesuwne, co to auto posiada i co wyróżniało go spośród konkurencji na rynku europejskim, bo drugi projekt europejskiego Eurovana, czyli Volkswagen Charan, Ford Galaxy, Saab Alhambra, nie miały drzwi przesuwnych. Espace także nigdy w swojej historii produkcyjnej nie miał drzwi przesuwnych z tyłu, a ten właśnie ma. I mało tego, można było opcjonalnie zamówić coś takiego, żeby te drzwi otwierały się elektrycznie. To jest dopiero fajny bajer, bardzo mi się to rozwiązanie podoba. Zapraszam Was
przy tej okazji w takim razie do zobaczenia w środku tego samochodu. Oczywiście zaczniemy z tej strony, czyli od tyłu. Chodźcie, ja się pakuję z tej strony. Jarałem się w przypadku Chryslera, natomiast tutaj takie rozwiązanie też jest, a przypomnę, że auto powstało w roku 2002, czyli jest od Chryslera Voyagera, którego Wam ostatnio prezentowałem, o wiele, wiele lat młodsze. Ten pochodzi z roku 2006. Mamy takiego pilocika, drzwi możemy otwierać klamką wewnątrz, a także mamy przycisk tutaj. Kierowca też może sterować tymi drzwiami przyciskiem nad lusterkiem wstecznym. Auto występowało w różnych wersjach. Największe Peugeoty, na przykład 807, były 8-osobowe, czyli było 2 plus 3 plus 3. Citroeny w większości wychodziły właśnie w wydaniu 2 plus 3 plus 2, czyli były 7-osobowe. Z tyłu tutaj mamy 3 niezależnie przesuwane i regulowane fotele, które są moim zdaniem całkiem spoko wygodne. Są wykończone też bardzo ładnym welurkiem, a do tego nawet mają bardzo fajny kształt, który pasuje do ogólnego designu samochodu, takiego całkiem świeżego i nowoczesnego. Do dyspozycji pasażerów z tyłu w każdym rzędzie mamy szyberdach, elektrycznie otwierany w dwóch płaszczyznach. Możemy go po prostu uchylić sobie. Aha, teraz nie możemy, bo nie mamy kluczyka w stacyjce, ale dobra, moment. I ten szyberdachrzek możemy sobie uchylić, każdy osobno, a także możemy go sobie po prostu otworzyć do połowy, doświetlając bardzo ładnie tutaj wnętrze w środku. Teraz ja nawet się zrobię taki jaśniutki, ponieważ ładnie mi tu światło wpada do środka. Oczywiście, jak to przystało na rasowego minivana, mamy stoliczki w oparciach przednich foteli z miejscem, gdzie możemy umieścić kubek. Do tego każdy fotel można osobno sobie złożyć. Ten właśnie tutaj, coś tu mi chyba... A nie, tego nie możemy złożyć? Coś tu jest nakombinowane. A nie, no ten jest stąd, ma swój pas. O, no jest tu całkiem spoko, tak naprawdę. Trochę mnie w plecy kuje ten zagłówek, ale jak go się podniesie, na pewno jest odpowiednio wygodnie. Miejsca dla wszystkich pasażerów jest pod dostatkiem. Zarówno dla tej osoby, która siedzi tutaj, jak i dla tej osoby, która siedzi tutaj, a także dla tej osoby, która oczywiście też siedzi tutaj. Myślę, że nawet w 3 osoby nie byłoby to specjalnie ciasno. Co ważne, tutaj mamy też osobne sterowanie do klimatyzacji, do nawiewu. Na tym mam część nadwozia. Wywiewy od klimatyzacji są ciekawie podprowadzone, ponieważ powietrze idzie aż od deski rozdzielczej przez drzwi kierowcy, wpada do słupka B i tędy właśnie jest realizowany osobny nadmuch na tylnią część pojazdu, gdzie możemy sobie ten nadmuch zamknąć, włączyć klimatyzację na automatyczną, włączyć także swoją dodatkową dmuchawę. Auto ma zamontowaną dodatkową dmuchawę na tylny rząd siedzeń, którą możemy odpalić, żeby auto lepiej wentylować w środku. Mamy tutaj jeszcze lampkę, są 3 identyczne lampki dla każdego z rzędów, dla pierwszego, drugiego i trzeciego. Mamy też tutaj szybkę elektrycznie opuszczoną całkiem nisko i robi nam się tutaj ogromne okienko. Do tego okienko, jakbyśmy nie chcieli, żeby nam światło wpadało do środka, mamy oczywiście też roletkę. No wypas jak na minivana przystało. Dobra, tutaj tak, cyk cyk, to zamknę. To otworzę. I teraz jest jeszcze jedna dosyć ciekawa i ważna rzecz, mianowicie jest to, jak są podłączone wszystkie elementy elektroniczne, które są w drzwiach przesuwnych. Nie ma przewodów poprowadzonych do drzwi przesuwnych, tylko mamy taki konektor, taki stycznik, który jest podobny do tego, co miał Fiat Uno, na przykład przy łączeniu klapy bagażnika z nadwoziem, że nie ma przewodów, które mogą nam się przetrzeć, przełamać, przerwać i coś przestaje działać. Tutaj jest po prostu konektor, który raczej jest urządzeniem niezawodnym. Od właściciela wiem, że drzwi pomimo tylu lat, ile auto posiada, czyli 14 lat już, nie sprawiają jakichś większych problemów. Może się zdarzyć, że jak auto stanie pod na jakimś wzniesieniu, czy jest po prostu lekko przechylone, gdzie nadwozie pracuje, to na przykład drzwi czasem nie chcą się domknąć, ale wystarczy przejechać parę metrów samochodem i po chwili się zamykają. Pewnie kwestia jakiejś krańcóweczki. W drzwiach kieszeni są również cup holdery, czyli w zasadzie pasażerowie tutaj z tyłu mają aż ich 4, bo mają w stolikach i mają w drzwiach bocznych. Trochę poszkodowany jest ten pasażer środkowego rzędu, ponieważ on nie ma gdzie postawić swojego picia, musi trzymać między nogami. Myślałem też, że ten fotel się składa, ten środkowy, żeby zrobić z niego stolik, natomiast tak się nie dzieje. Taką operację możemy przeprowadzić na przykład z tym fotelem. Jeśli uruchomimy go tą dźwignią z tej strony, to on się złoży i tutaj też mamy cup holdery, więc jeśli ktoś jechałby w środku sam tutaj na tym miejscu, to masz aż 4 cup holdery i nie musi trzymać napoju między nogami. Idziemy do trzeciego rzędu. Żeby się dostać do trzeciego rzędu, trzeba pociągnąć tą dźwignię. Jak składamy fotel w ten sposób. O, pyk, pyk. Wsiadanie jest
bardzo wygodne, ponieważ ten fotel odchyla się na tyle daleko, że swobodnie nawet osoby o dużym wzroście mogą tutaj do tyłu sobie swobodnie przejść. Otworzę sobie też szyber, no to jest wypas, nie? Trzy osobne szyberdachy i zasiądę sobie w trzecim rzędzie foteli. I teraz uwaga, fotele te środkowe są odsunięte maksymalnie do tyłu, więc jak ja mam odsunięty również maksymalnie do tyłu fotel, no to kolanem trącam nieco ten fotel, który jest przede mną. Jeśli zamknę go tutaj, to pasażer na przykład się delikatnie rozwali, no to nie ma specjalnie dużo miejsca na nogi, a kolana mamy bardzo wysoko pociągnięte. To dlatego, że podłoga w samochodzie jest zupełnie płaska. Nie mamy w podłodze też żadnych ukrytych schowków, jak na przykład jest w Chryslerze czy w Renówkach. Fotel jest identyczny z tymi, które są tutaj w drugim rzędzie. Uwaga, żeby ich nie pomylić, bo jak wstawimy na przykład tylny fotel zamiast tego, no to nie złożymy go w ten sposób tą dźwigienką, bo ona tutaj w ten sposób nie działa, więc trzeba pamiętać, który fotel skąd braliśmy, jeśli je wymontujemy. Do tego tutaj z tyłu też mamy osobny wywiew klimatyzacji. Mamy oczywiście też, tak jak i z przodu, roletkę, żeby słońce nam nie wpadało. Jakieś drobne schoweczki, cup holderki tutaj też się znajdą. A, patrzcie, tu się składa ten fotel, tu cię mam. No i mamy też stoliczek tutaj. No widzisz, wszystko jednak Automariano działa. Jest też gniazdko zapalniczki na 12 V. Te miejsca z tyłu raczej są przeznaczone bardziej dla młodzieży lub dla dzieci, ponieważ nie ma zbyt dużo miejsca na głowami, a jak wiecie, ja wcale jakiś super wysoki nie jestem. Jest ten szyber, ja uwielbiam w autach szyber. Szyber oczywiście można zasłonić roletką też, jeśli nie chcemy, żeby nas słońce raziło podczas podróży. Każdy z foteli możemy osobno wymontować, a także każdy z foteli, tak jak mówiłem, możemy osobno sobie przesuwać. Przesuwając je możemy powiększyć przestrzeń bagażową. Jak mówimy o przestrzeni bagażowej, to przeskakujemy od razu do tyłu samochodu. Sobie poskładam tematy. Klameczka elektroniczna. O Jezu! Klameczka elektroniczna, praktyczny uchwyt i jedziemy z klapą do góry. Tutaj powinna być jeszcze taka półeczka, która zamyka jakby nam przestrzeń bagażową, natomiast jej nie ma, a w tej formie, czyli jak fotele trzeciego rzędu mamy maksymalnie odsunięte do tyłu, to do dyspozycji mamy zaledwie 320 litrów. No jak na auto, które ma 4,7 metra długości i jest minivanem, to naprawdę niewiele. Natomiast tak jak mówiłem, możemy te fotele sobie przesunąć do przodu, powiększyć przestrzeń bagażową. Jeśli je wyjmiemy, to mamy do dyspozycji ponad 800 litrów, a jeśli wyjmiemy również fotele drugiego rzędu, no to już jest tych litrów 2900. Także całkiem sporo, taki mini dostawczak. I wiem, że auto jest wykorzystywane nie tylko jako rodzinny minivan na wycieczki, ale również jako samochód, który służy do przewożenia różnych materiałów. Tutaj pozdrawiam chłopaków z kanału Bombowe Metamorfozy. Od jednego z nich właśnie mam to auto. Fajne filmy robią o remontach mieszkań, a remonciki są ciach, także zapraszam również na ich kanał. No co tu jest? Koło zapasowe jest pod podłogą, jak to we Francuzach. Mamy jeszcze takie praktyczne uchwyciki, które trzymają nam różne takie szpargały, typu właśnie trójkąt. Nie wspomniałem wam jeszcze, siedząc z tyłu, że tu jest to okienko boczne, możemy też otwierać. Dobra, chodźcie w takim razie do przodu samochodu. Siada się bardzo wygodnie. Pozycja jest oczywiście właściwa dla tej klasy auta. Siedzi się bardzo wysoko, trochę jak na krześle, ale plusem ogromnym auta jest to, że fotel możemy podnosić i opuszczać. Kolumna kierownicy jest również regulowana w dwóch płaszczyznach. Ta regulacja pozwoliła ją sobie nieco przesunąć, dzięki czemu lepiej czuję auto, lepiej czuję drogę i nie czuję się jak w minivanie. Coś, co w tym aucie jest moim zdaniem najlepsze, czyli kształt i wygląd deski rozdzielczej. Wygląda ono po prostu petarda. Jak na auto, które było wymyślone w 2002 roku, jest super. Jej design, kształt i to, w jaki sposób jest wykończona, robi na mnie ogromne wrażenie. Rozwiązanie deski rozdzielczej jest nie tylko fajne dlatego, że ma taki ciekawy design, jest ono również fajne ze względów praktycznych, ponieważ jest nisko umieszczona, dzięki temu mamy doskonałą widoczność przez szybę czołową. Na środku mamy zestaw wskaźników z obrotomierzem i prędkościomierzem, a także wskaźnikiem poziomu paliwa oraz temperatury cieczy chłodzącej. Do tego mamy ekranik. Jedyne, do czego trzeba się przyzwyczaić, to umiejscowienie prędkościomierza, ponieważ ja podczas jazdy traktuję go jako taki wskaźnik dodatkowy. Nie mam go przed oczami i czasem muszę na niego po prostu zerknąć, żeby sprawdzić, z jaką prędkością jadę. To rozwiązanie nie jest jakimś nowym w motoryzacji. Były auta, które miały podobne rozwiązania, na przykład Lancia Ypsilon czy Toyota Yaris. Dodatkowo mamy nad kołem kierownicy
kierownicy taką budkę, w której mamy kontrolki oraz wskaźnik przebiegu dziennego oraz wskaźnik przebiegu chwilowego. Przy kole kierownicy natomiast mamy aż 4 dźwigienki, 2 jak w normalnych samochodach do wycieraczek i kierunkowskazów oraz 2 kolejne. Jedną obsługujemy radio, a drugą obsługujemy tempomacik. Dźwignię zmiany biegów mamy na tunelu środkowym, przez co jest ona nieco bliżej kierownicy i nieco wygodniejsza w obsłudze, chociaż jeśli na przykład wrzucamy już 5 bieg, to rękę musimy mocno prostować, więc przez skok lewarka, który jest dosyć długi. No, sama precyzja nie jest rewelacyjna. Jeździłem autami francuskimi, w których skrzynia biegów pracowała lepiej. Przede wszystkim trzeba uważać przy wrzucaniu 6 biegu, bo możemy się go pomylić na przykład z 4. Tutaj panel od sterowania klimatyzacji, który też wygląda dosyć fikuśnie i w niektórych wersjach tutaj było coś takiego zielonego, nie wiem dokładnie co to było, czy cup holder, czy jakaś popielniczka, czy jakiś mały schowek. Tu jest natomiast pokrętło od sterowania właśnie telefonem, nawigacją oraz radiem. Sama obsługa Citroena nie jest już taka super intuicyjna, ponieważ no, trzeba się tego nauczyć i przyzwyczaić. To nie jest tak super ergonomicznie rozwiązane auto jak produkty na przykład niemieckie. Cały samochód jest wykończony bardzo fajnie. Ten welurek, który mamy na siedzeniach, jest również na boczkach drzwi oraz na górze deski rozdzielczej i na dole deski rozdzielczej. Tutaj mamy też 2 schowki. Jeden przed kierowcą, drugi przed pasażerem. Jest też wygodna półeczka, taka podgumowana, na której możemy umieścić telefon komórkowy. Jest również ukryte radyjko. Wiem, że na przykład ten właśnie tutaj to pokrętło do sterowania całą masą elementów wyposażenia nie działa, ale nic się nie dzieje, ponieważ tym, co się wyświetla na ekranie, możemy sterować również za pomocą radia. Standardowo mamy tutaj przed pasażerem duży, dosyć pojemny schowek. W środku jest również seryjna zmieniarka na 6 płyt CD. Duże kieszenie boczne w drzwiach, a także tutaj jest jeszcze jeden schowek z czymś na kształt cup holderów, a tutaj na przykład jest ukryta popielniczka. Mamy tutaj zapalniczkę przy tej popielniczce, a gniazdo do zapalniczki jest tutaj obok, więc jeśli chcemy ładować telefon komórkowy, mamy gdzie schować właśnie zapalniczkę samochodową, żeby też nie musieć jej szukać później. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz w tym samochodzie, to mianowicie to jest właśnie to, że oba fotele z przodu, te kapitańskie, oprócz tego, że mają podłokietniki, to oba są obracane i możemy sobie zrobić tutaj małą salkę konferencyjną. Żeby go obrócić, musimy po prostu nieco przesunąć go do przodu, a także nieco złożyć oparcie, żeby on nam się tutaj wygodnie zmieścił i zaraz go obrócimy. Ja sobie zasiądę na nim i poopowiadamy resztę. Chodźcie. Kiedy mamy już ten fotel przygotowany, pod nim znajduje się po prostu taka dźwigienka i w łatwy sposób możemy ten fotelik właśnie sobie tutaj obrócić. I ja sobie zasiądę teraz na nim. Jest elegancko. Zdejmiemy budki i proszę. No jest wypas, czy nie jest wypas? No tylko takie coś, tylko we francuskich i tylko w minivanach. Dlatego właśnie ja tak bardzo lubię te samochody. Nie dość, że są odpowiednio funkcjonalne, to jeszcze mają mnóstwo takich rozwiązań, których próżno szukać w dzisiejszych SUV-ach. Nie mówię już nawet o dużych kombi. Listę wyposażenia tego samochodu można by rozpisać chyba na 4 strony A4. Mamy te drzwi elektrycznie sterowane. Mamy 3-strefową klimatyzację z dodatkowym nadmuchem na tył. Mamy te 3 szyberdachy. Mamy pełną elektrykę szyb, z wyjątkiem oczywiście tych malutkich szyb z tyłu, elektryczne składane lusterka, centralny zamek oczywiście i mnóstwo innych dodatków, o których albo nie wiem, albo po prostu w tej chwili już nie pamiętam. Jednak wypas tego samochodu jest naprawdę całkiem niezły. I teraz uwaga, cały ten samochód z tym całym wypasem kosztował 1500 euro. Tylko chyba Francuz może tyle kosztować. Jeśli chodzi na przykład o konkurencję tego pojazdu, no to wiadomo, że podobnie może być wyposażony Chrysler Voyager i też ma drzwi przesuwne. Są jeszcze na rynku auta japońskie, natomiast w tej cenie na pewno będą one od Cytryny czy Peugeota nieco starszymi konstrukcjami. Tak samo będzie z Charanem czy Alhambrą lub Galaxy, które za te same pieniądze będzie to już też starszy samochód, a także nie będzie posiadał tylu rozwiązań, które mamy tutaj w tym samochodzie. Tu co jeszcze mamy? A, patrzcie, tu jest jeszcze takie lustereczko, dzięki któremu kierowca może sobie zobaczyć, co się dzieje z tyłu pojazdu. Oczywiście tutaj mamy podświetlane lustereczka, o czym nie wspomniałem. To auto zostało wyprodukowane w ten sposób, że 90% materiałów użytych do wykończenia wnętrza można poddać ponownemu wykorzystaniu.
O wnętrze mamy ogarnięte, troszkę mży na dworze, ale myślę, że damy radę jeszcze opowiedzieć co nieco o tym, co to auto ma pod maską. Idziemy. Ja zakładam buty i poskładam to do kupy. Jeszcze. Ja. Banks. Banks. Przesuwamy. Welurek jest naprawdę przyjemny. Idziemy pod maską. A tu, moi drodzy, kolejna cudowna niespodzianka. Otóż cięgno do otwierania maski mamy ukryte pod dźwignią hamulca ręcznego, która jest zlokalizowana po lewej stronie siedziska kierowcy. Mało wygodne rozwiązanie, no ale na środku by tam też troszkę przeszkadzało. Dzięki temu mamy więcej przestrzeni. A ta dźwignia jest ukryta właśnie pod taką klapką. Jest czerwona i samo umiejscowienie tej dźwigienki jest bardzo zabawne. No dla mnie na pewno zabawne. Idziemy. Pod maską tego samochodu, oprócz silnika, znajdują się również takie rzeczy jak klucz do kół oraz hak do holowania pojazdu. Rozwiązanie może dla większości samochodów dziwaczne, natomiast w Citroenie zupełnie normalne, że musimy otworzyć maskę, żeby na przykład odkręcić koło. Jednostki napędowe, które trafiły do Eurovanów, to jak wcześniej wspomniałem, to są silniki z koncernu PSA. Trzy silniki benzynowe, dwulitrówka, która ma około 140 koni mocy, miały dwa warianty, 2,2 litra ma 160 koni oraz 3-litrowe V6, które ma aż 204 koni i 285 Nm. Jednak ta 3-litrowa V6 wcale nie jest najszybszym Eurovanem, ponieważ była najczęściej zespalana z automatyczną skrzynią biegów. Skrzynie automatyczne miały 4 lub 6 przełożeń. Jednostki diesla natomiast to były to francuskie, bardzo dobre, sprawdzone, lubiane, cenione za trwałość HDI. Dwulitrówka w różnych wariantach mocy, najsłabsza 109, potem 120, 136 i 165 koni oraz 2,2 litra o mocy od 130 koni do 170 koni w wersji biturbo. I ten właśnie silnik 2.2 HDI biturbo mógł być najszybszym Citroenem C8. Setkę robił poniżej 11 sekund i właśnie był szybszy od tej 3-litrowej V6. Skrzynie biegów natomiast były manualne 5-biegowe i manualne 6-biegowe. Tutaj pod maską mamy najlepszy, właściwie najzdrowszy kompromis pomiędzy spaleniem a osiągami, czyli 136-konnego turbodiesla o momencie obrotowym 320 Nm. Przy tej budzie ta jednostka w miarę sobie dobrze z tym samochodem radzi. Właśnie dzięki temu, że moment obrotowy jest dostępny, jak to w turbodieslach, dosyć szybko, bo już przy 2000 obrotów na minutę. Przy czym nie ma jakiejś wielkiej konsumpcji na paliwo. Auto z tym silnikiem spala średnio w mieście około 9 litrów na setkę. Przy w miarę rozsądnej, powiedzmy normalnej jeździe na trasie możemy zejść do około 6 litrów. No, przyznacie, że na tej wielkości samochód to wynik jest całkiem dobry. Jeśli chodzi o jakieś awarie, no to wiadomo, że we współczesnym turbo dieslu możemy się spodziewać usterek Egera, przepływki, wtrysków czy turbosprężarki, a nawet i dwumasy. Natomiast jakichś poważnych problemów z tym silnikiem raczej nie spotkacie. Trzeba uważać natomiast, wiadomo, na duże przebiegi, ale moim zdaniem te silniki są dużo lepsze niż ówczesne produkowane silniki Waga wszelkiej maści TDI. Co jeszcze mnie zaskoczyło tutaj, to że silnik jest umieszczony dosyć głęboko i nisko. Jest on zamontowany jakby nad przednią osią pojazdu, co pozytywnie powinno wpłynąć na jego właściwości jezdne. I właśnie tak jest. Auto jest całkiem nieźle wyważone właśnie ze względu na ten cofnięty silnik. Do tego zawieszenie jest zestrojone odpowiednio sztywno, więc możemy nawet całkiem pewnie poczuć się nawet w jakichś ciaśniejszych łukach czy zakrętach. Silniki HDI są również znane z bardzo wysokiej kultury pracy. Naprawdę jak na 20-letniego turbodiesla ten silnik pracuje bardzo jak aksamitnie, a jego dźwięk jest całkiem przyjemny dla ucha. O wiele cichszy od niemieckiej konkurencji. Zamykam maskę, bo w sumie dla większości z Was już nic więcej ciekawego nie ma. Pogadamy sobie jeszcze troszkę o zewnętrznym wyglądzie tego samochodu. Idziemy. Linia tego auta, oprócz tego, że jest świeża i spójna, to jeszcze ma kilka elementów stylistycznych, które mi się bardzo podobają. Na przykład klamki do otwierania drzwi, które są jakby zespołowne w jeden element, pomalowane na srebrny kolor, co pasuje świetnie do aluminiowych felg, do uchwytu, do otwierania bagażnika na klapie z tyłu oraz do tego spoilera, który to oczywiście nie jest spoilerem, to są po prostu belki bagażnika dachowego. Tą przednią możemy przesunąć aż do tego miejsca, tworząc właśnie mocowanie dla
trumny albo bagażnika na rowery. Natomiast jeśli jest złożony, to fajnie udaje spoiler, a może nawet nie udaje, może nawet działa i przy wyższych prędkościach pomaga ustabilizować auto, tworząc lepszy docisk tylnej osi. Karoseria nie ma również większych problemów z korozją. Auto zarówno pierwszej generacji, jak i drugiej, jeśli jest bezwypadkowe, to będzie od niej wolne. Na pewno nie zardzewieje Wam jeszcze ten element, który jest tradycyjnie u Francuzów plastikowy. Po liftingu w 2008 roku dodano również takie chromowane listewki właśnie na listwach na drzwiach oraz na listwach zderzaków, co jeszcze jakby nieco poprawiło i unowocześniło wygląd tego auta. I sami przyznacie, że nawet dzisiaj, jak zaparkujemy auto pośród współczesnych konstrukcji, wcale nie będzie wyglądał on na auto, które powstało prawie 20 lat temu. Dobra, mamy wszystko ogarnięte z zewnątrz i wewnątrz. Pooglądajmy go jeszcze sobie do jakiejś przyjemnej muzyki, a ja się pakuję zaraz za kółko i jedziemy się przejechać. Otwierałem wszystko, to teraz muszę wszystko pozamykać, ale nie ma problemu. Ja pakuję się za kółko. Jademy. A drzwi sam. Jak widzicie, lampy są również ksenonowe, samopoziomujące się, a nie, chwila, nie zapnę pasów celowo na chwilę, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak auto przyjemnie sygnalizuje właśnie niezapięte pasy. Jak ruszymy delikatnie, bardzo miły dźwięk, podobnie sygnalizuje na przykład pozostawienie kluczyka w stacyjce albo pozostawienie włączonych świateł, tylko nieco głośniej. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego rynek minivanów, przynajmniej w Europie, tak się skurczył i dlaczego wielu producentów zrezygnowało z posiadania w ofercie takiego pojazdu. Ostatnim minivanem, takim prawdziwym minivanem z przesuwnymi drzwiami z tyłu, był Seat Alhambra, którego produkcja zakończyła się właśnie w tym roku, w marcu. I pozostali producenci już nie robią takich aut. No okej, jest Espace, jest Galaxy, ale one mają normalne drzwi uchylne z tyłu, czyli nie kwalifikują się jakby do miana takiego prawdziwego minivana. Są tego typu auta, produkują jeszcze Japończycy i Amerykanie, chociaż Voyager też już nie jest prawdziwym Voyagerem, tylko tak jakby tańszą wersją Chryslera Pacifica. Wiele osób także obawia się manewrowania takim pojazdem, no bo to jest taki duży, pękaty samochód. Jednakże parkowanie tego typu autem jest wcale niewiele trudniejsze niż pojazdem typu kombi, bo mamy tutaj 4,7 metra długości. Tyle co mają duże kombi typu Audi A6, Ford Mondeo czy nawet Peugeot 407. Siedzimy bardzo wysoko, więc widzimy wszystko wokół samochodu, a do tego gdziekolwiek się nie obejrzymy, tam wszędzie jest szyba i za tą szybą jest koniec pojazdu, więc manewrowanie jest tym samochodem o wiele prostsze niż kombiakiem czy dużym SUV-em, tym bardziej, że egzemplarz ten na przykład jeszcze jest wyposażony w czujniki parkowania, co ułatwi osobom mniej doświadczonym manewrowanie takim pojazdem i na pewno bez problemu zmieścimy go również na miejscach standardowych, miejscach parkingowych pod sklepem, gdzie nawet czasem jest problem wcisnąć jakiegoś SUV-a, ten spokojnie wejdzie, bo to jak mówiłem, nie jest wcale większy wymiarami od kombi.
wcześniej już troszkę wspomniałem, jak tym autem się jeździ, dlatego tak króciutko podsumuję jakby to, co mi się podoba w tym samochodzie i to, co mi się nie podoba. Podoba mi się na pewno praca jednostki napędowej. Duży plus dla HDI za elastyczność, za moc i także za brzmienie. Podoba mi się również układ kierowniczy, jest świetnie skonstruowany jak na minivana. Podoba mi się praca zawieszenia, ponieważ nie jest to taki typowy kanapowóz, jakiego byśmy się spodziewali po tej wielkości. Podoba mi się też pozycja za kierownicą i podoba mi się wyciszenie kabiny. Nie podoba mi się natomiast ergonomia podczas jazdy. Trzeba często odrywać wzrok, na przykład żeby zmienić nastawy klimatyzacji. Sterowanie jest umieszczone dosyć daleko i nisko. I nie podoba mi się też praca skrzyni biegów. Troszkę za mało precyzji, nawet jak na francuski samochód. Troszkę mogłoby być tu to lepiej rozwiązane. Ale poza tym jest całkiem spoko, całkiem przyjemnie mi się jeździ tym autem i szybko się z nim oswoiłem. I co najważniejsze, nie czuję się tutaj jak w typowym minivanie, nie czuję ani jego masy, ani jego wymiarów, nie czuję jego ospałości, ociężałości. Ten samochód porusza się w sposób bardzo zbliżony do auta osobowego albo nawet dużego kombi. Udam się teraz na mój placyk testowy, gdzie dzisiaj nie zaczynałem, ale gdzie zazwyczaj kończę swoje odcinki i tam podsumujemy sobie jeszcze spotkanie z Citroenem. Tu trzeba jeszcze pozawracać czujniczki parkowania, duże lusterka ułatwiają manewrowanie, nawet nie muszę się oglądać do tyłu, bo wszystko widzę w tych lusterkach. Wyjeżdżamy, kontrola trakcji. Panie! Co? Fajny samochód, nie? Nie dość, że ładny, to jeszcze całkiem nieźle jeździ jak na minivana, a do tego jest fantastycznie wyposażony. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten egzemplarz kosztował 1500 euro. Jeśli doliczyć do tego jakieś opłaty przywozowe i pierwsze ubezpieczenie, to zmieścimy się w 10 tysiącach złotych, a mamy gigantycznego, dobrze wyglądającego, w miarę młodego minivana, który ma wyposażenie, którego mogą pozazdrościć mu nawet młodsze, a nawet dużo droższe samochody. Skoro to seria 500+, no to auto musimy rozliczać w tych kategoriach. Przy jednym dziecku musielibyście na niego okładać około roku czasu, biorąc pod uwagę oczywiście samą cenę zakupu. Przy dwójce dzieci to już wystarczy Wam pół roku, no i proszę, ciach, piękny minivan jak znalazł. A przy trójce dzieci, no to ten czas będzie jeszcze oczywiście krótszy, a na pewno trzyosobowa rodzina spokojnie się w tym aucie pomieści, nawet z wózkami, z bagażami, ze wszystkim, co tylko potrzeba do tego, żeby normalnie transportować dzieciaki. I za to właśnie ja kocham minivany, za tą wszechstronność, za to, że to może być auto rodzinne, za to, że to może być auto dostawcze i za to, że to może być camper. Bo ciekawostką jest to, że w tej wersji występowała również wersja tak coś na kształt Westfalii z podnoszonym namiotem na dachu oraz z elementami wyposażenia właściwymi dla kampera, czyli kuchnią i jakieś tam. Na rynku te samochody są wyceniane mniej więcej od 8 tysięcy za te auta z pierwszej serii produkcyjnej do 20-25 za auta z końca produkcji. I za tą cenę, czyli 25 tysięcy złotych, nawet jeśli zdecydujecie się na zakup tej ostatniej wersji, macie pękatego minivana w cenie kompakta, jeszcze z wyposażeniem takim, jakiego w tym kompakcie na pewno nie znajdziecie. Te pierwsze serie produkcyjne są również minivanami w cenie kompaktów, bo za to możecie kupić Golfa 4 albo 5, a tu proszę, pięknie wyglądający, całkiem nieźle jeżdżący i bardzo dobrze wyposażony samochód. Dziękuję Wam za spotkanie w tym odcinku. Będę kontynuował serię 500+, będzie więcej minivanów. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się S-Pass, na którego niektórzy czekają. Kliknijcie suba, tam w dole ekranu jest taka mała ikonka, raz to klikniecie i macie z głowy. Zapraszam również do komentowania, do lajkowania albo do dislajkowania tego materiału, a także napiszcie mi jeszcze w komentarzach, jakie auto chcielibyście zobaczyć w tej serii. Trzymajcie się, tymczasem do zobaczenia, cześć! Mam auto do wieczora, więc pojechałem sobie na spacerek z psem i odkryłem jeszcze jedną fajną rzecz, że auto ma domykanie szyb. No może nie jest to nic nadzwyczajnego dzisiaj, ale prawie 20 lat temu, no wyglądało nieźle i pod Biedronką na pewno zrobi robotę.